Siemaneczko, będzie trening z omówieniem, jako że ostatnio było tylko samo wyciskanie i powiedzmy takie pochwalenie się tą dwusetą, ale zauważyłem, że kiedy nie ma pierdolenia na kanale, to spadają zasięgi. Im więcej jest pierdolenia życiowego o wkurwiających babach i strażniczkach miejskich, tym większe zasięgi i powiedzmy przychody z kanału, oczywiście nie wiele większe, ale też zyskuje na tym fanpage i Instagram, chociaż Instagram żyje własnym życiem ostatnio i ma się całkiem dobrze. Także dzisiaj nie będzie mówione o samochodzie, bo to sobie zostawię na kanał motoryzacyjny, bo jest tam co nagrywać. Jest parę fajnych smaczków związanych z Lincolnem, jest parę smaczków z Mondeo. Pojawiła się też tam opcja E65, ale o tym będzie na kanale motoryzacyjnym. Tymczasem nam zostało już do zawodów 5 tygodni. U Kaśki dzisiaj sprawdzenie ciężarów pod pikowanie, to sobie zobaczycie. Ja na razie odpoczywam od wyciskania, bo na ostatnim treningu w Monsterze, powiem wam, zapomniałem, może nie zapomniałem, niedopatrzenie było takie, że nie założyłem trzeciej warstwy Monstera na łokieć i zrobiłem 350 tak. A jak już założyłem trzecią warstwę, to nie byłem w stanie po prostu rozciągnąć i ułożyć sobie dłoni na sztandze, więc nad tym będziemy pracować, ale na razie układ nerwowy musi odpocząć, więc dzisiaj dużo aktywacyjnych, nie aktywacyjnych, ale akcesoryjnych ćwiczeń na bark, na rotację barku, na te moje jakieś bóle w ACJ i będziemy robić wyciskanie w pozycji siedzącej, żołnierskie oraz siłowo plecy, podciąganie siłowe i wiosłowania też siłowe. No a 26 do doktora brzuszki, do chirurga i będziemy wiedzieć, co dalej z łapą. Także lecimy dalej z treningiem. Wyciskania z rotacją jest dla mnie o tyle trudniejsza, że inicjuje, powiedzmy, trudny warunek dla łokcia. Jeżeli ja mam wyuczony już mniej więcej tor ruchu, oczywiście nie jest to zawsze na pamięć, bo czasami to wydupie i łokieć się otworzy, ale ten tor ruchu jest powtarzalny i zamykam ten łokieć, a takie, powiedzmy, rotowanie nadgarstkiem, rotowanie łokciem zmusza mnie do, powiedzmy, ponownego znajdowania pozycji co, powiedzmy tam, pół sekundy, czyli stwarzam sobie trudniejszy warunek, taki warunek, jaki może zapewnić mi sztanga podczas schodzenia Monstera. Nigdy nie wiadomo, w którą stronę ona drgnie, ruszy się i takie coś właśnie chcę sobie zainicjować poprzez rotowanie łokci nadgarstków na wyciskaniu na tych Arnoldkach, nie? Myślę, że metoda fajna, zwłaszcza, że czuję, naprawdę czuję to miejsce, gdzie był ten tricep przytwierdzony i czuję, że coś tam znowu zaczyna działać. This is what I'm gonna do to you. Don't you ever do that shit again, you hear me? We'll be right back.
czwórka, tak samo. Trzy. Jeszcze dwa. Więcej powietrza. Krawędź, stopy. Dość. Czasami macie tak, że w trakcie wstępnego treningu, akcesoriów, rozrzewki, nazywajcie to jak chcecie, czujecie, że jest gdzieś sklejona powięź, coś was ciągnie, czy to tak na przykład teraz mnie w barku. Myślę, że nie powinno się robić treningu, dopóki się tego nie zmobilizuje, nie wyroluje, nie rozluźni po prostu, dlatego taka piłka może być zbawienna. Puszcza to całe napięcie, wiecie, na jakiej zasadzie działa powięź między mięśniem a skórą. Jak ona się sklei, to potrafi ciągnąć od barku za biceps, u mnie tak jest. Fajnym rozwiązaniem są też te pistolety do masażu. Mam w domu, nie wziąłem dzisiaj, bo po prostu nie miałem torby, bo została w Lincolnie. No ale jak co, taka piłeczka ewentualnie w ostatnim przypadku jakiś roller, tylko że on nie dostanie się na pewno tak głęboko, jak dostanie się piłka. Można też jakimś ketlem czy coś w tym stylu. Co do BPC, bo jeszcze miałem mówić o BPC, ja jeszcze to porzuciłem, oprócz oralnej wersji, dorzuciłem jeszcze wersję iniekcyjną BPC. Wierzcie mi, teraz dopiero to jest rozpierdol, jeżeli chodzi o regenerację i ja jestem całkowicie pozbawiony bólów. Dlatego jeszcze raz naprawdę serdecznie polecam, tak jak mówiłem, ja to najpierw testowałem na sobie, nie? Teraz wy, jeżeli macie jakieś bóle, to zapewniam, że pomoże. Lecimy dalej. Dobrze, nie mamy wolnego raka. AKH jeszcze ma ze 4 serie, więc spróbujemy sobie zrobić military presję, ale w wersji push press na stojąco. Bartek, ręce przy sztandze blisko. Przy sztandze, jak ją zblokuję, to wynoś sztangę. Odbij! Spokojnie, odbij! Oddychaj, 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 oddychaj. Dość? Kasia, czemu idzie chujowo? Czemu idzie chujowo? Nie idzie chujowo. To dlaczego nie było trzech? Idzie zgodnie z planem. Zgodnie z planem, ale nie ma planu. Ale planu nie ma. 90 miała pójść na 3, poszło na 2, ale zaraz to poprawimy. Dobra, dołożymy jeszcze tutaj po piątce, będziemy mieli stówę. Zobaczymy, jak to stówą pójdzie. Ostatnio było bardzo ciężko. A myślę, że jakoś to powinno pójść, kacha tymczasem będzie wiązana w taśmie, to ja zrobię szybką serię. Tutaj trwa szkolenie na nowego wiążącego sekcji. Bartosz od dzisiaj będzie wiązał wszystkim taśmy i ja już będę miał spokój. I na to na bóle. Tak, natomiast Katarzyna, dwójka matki dzieci, mówi, że kiedy boli ją taśma, to przypomina sobie poród i wtedy zapomina o wszystkim. Dobra, ma być trójka. I pewniej, hop! Jeszcze dwa, dużo oddechu. Hop! Jeszcze jeden. Poczekaj, oddychaj, 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 oddychaj. Pomóż jej to przejść. Mocno, 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 mocno.
na tej 120 niby takie samo za każdym razem, ale ani razu nie byłem w stanie zablokować łokcia, więc spróbuję jeszcze raz, ale zrobię się na tyle, żeby zablokować ten łokieć, żeby popracował ten triceps. Na 120 tu zostaniemy, no. Próbujemy coś więcej dzisiaj w Power Row. Natomiast będę się opierał o dwójki, a potem myślę już na maksie o jedynkę. W zależności od tego, jak mi się uda utrzymać plecy, bo zapewne za bardzo spionuję już w formie martwego. No ale powyżej tych 200 myślę. Spróbujemy. Góra! Góra! Jeszcze dwa! Ustabilizuj! Hop! I ostatni mocno! Hop! No i zajebiście! Czekaj! Hop! Za późno nogi. Góra. Znowu za późno. Strzał. Teraz. No. I na 45 będziesz zaczynać pikowanie. Miało być wiosłowanie na 220, nie udało się dotknąć do brzucha, więc wyszła hybryda wiosła z ciągiem na 3. Więc ogólnie te power row będę robił do ciężaru 180 i jeszcze wrócę sobie do ciągów. Na razie oczywiście nie za dużo, żeby też nie wyciągać tych łopatek przed wyciskaniem. A tymczasem Katarzyna i 50 kg. To będzie twój rekord? Będzie rekord. I zgodnie ze sztuką, czekaj na komendę. Lecisz. Hop! Mocno! Czekaj! Stoja! No i co? Będzie dobra kolacja dzisiaj, nie?